Pan sędzia to nie jest pan sędzia, to jest po prostu, to jest jaras, no nie? Gdzie każdy na dzielnicy go zna i jest po prostu spoko. Dzień dobry, Mirku. No, witam. Na sobotę. No. Stolik duży na 15. Aby być sędzią, trzeba mieć kontakt z tym, czym żyje społeczeństwo. No bo później, jeżeli do takiego sędziego trafia sprawa o naruszenie dóbr osobistych za pomocą Facebooka, a taki sędzia w ogóle nigdy nie używał Facebooka, no to jak on ma zrozumieć, na czym polega zasięg oddziaływania? Gdzie nie wyskakiwałem, to go spotykałem w różnych setupach odzieżowych. Raz był w setupie, brzydko mówiąc, roboczym, za drugim razem był chyba na rowerze w stroju kolarza, za trzecim razem widziałem go już w tej takiej opcji bardziej koncertowo-wieczorowej, więc po prostu co chwilę gdzieś tam kojarzyłem tą twarz coraz bardziej, ale mówię, matko boska, ten człowiek albo mnie śledzi, albo po prostu uwielbia żyć. Nagle tak gdzieś na samym końcu dopiero przedstawił mi się, kim on tak naprawdę jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawa jest. Mianowicie. No. Jest pytanie, czy to oprawiamy, nie oprawiamy. No jasne. Dlaczego nie oprawiać? No nie ma przyzwolenia na to, żeby ktoś się chwalił, nie wiem, swoimi osiągnięciami. Czy kto nie daje przyzwolenia? W Polsce nie ma przyzwolenia. A, tak mentalnie. To w Polsce to raz, dwa, że no. Jak gdyby w branży sądowniczej też nie ma takiego zainteresowania, tak? Zwyczaju. Wręcz przeciwnie, no jest założenie, że sędzia ma siedzieć cicho, wypowiadać się tylko wyrokami. No nie daj Boże gdzieś zaistnieć. Dla mnie to jest problem. Dla mnie to jest problem, żeby... Żeby ktoś sobie pan nie pomyślał, że pan o sobie za dobrze myśli, tak? O, na przykład. Tak, na przykład. Albo ale jest tutaj medialny, no właśnie, że to no może właśnie, jest niefajne. No właśnie, bo trzeba być powściągliwym, bo trzeba się nie wychylać i tyle. Więc ja mam z tym problem, no, ewidentny. 43-letni sędzia Gwizdak jest cywilistą i popularyzatorem alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów. Uważa, że obywatel powinien unikać sądu, bo najwięcej korzyści przynosi nam, gdy dogadamy się sami. Jarosław Gwizdak wkrótce kończy 4-letnią kadencję prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Panie sędzio, co myśli Polak, kiedy widzi sędziego? Obecnie myśli, że to przedstawiciel najwyższej kasty. Człowiek, który może za 10 tysięcy brutto wytrzymać tylko na prowincji. Polak nigdy sądom i sędziom nie ufał, bo Polak z założenia nie ufa w ogóle drugiemu Polakowi. Czemu dla nas rodak jest wrogiem? No to jest po pierwsze mnóstwo zaszłości historycznych. Lepiej pójść na barykady niż usiąść i zacząć rozmawiać. Usiąść i się dogadać. Więc między innymi dlatego mamy 15 milionów spraw w sądach. Między innymi dlatego ta sprawa w pierwszej instancji, czyli ten taki pierwszy wyrok sądu rejonowego czy to okręgowego w niektórych sprawach, on jest dla Polaka takim tylko wstępem do dyskusji. To jest właśnie wynik do przerwy, to jest jak gdyby pierwsza połowa meczu. Podczas gdy na przykład w Niemczech znaczna większość spraw kończy się, jeśli nie mediacjami, to kończy się rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji. Mnie to strasznie zawsze boli, męczy to, że przed sądem jest wielkie zwycięstwo, że my kogoś mamy rozszarpać przed tym sądem, że właśnie to mecenas... Nawet mówi się, walczę w sądzie. Walczę w sądzie. Walczę o alimenty, walczę o dzieci, walczę o spadek. Tak, faktycznie, mamy to w języku. Co więcej, w staropolszczyźnie ten pełnomocnik człowieka, który stawał przed sądem, był nazywany piercą, bo on parł do czegoś. I to się też przenosi na życie społeczne, ale w tej sali rozpraw tam jest taki skondensowany konflikt. Można kroić nożem. Niektórzy też mówią, że albo masz rację, albo masz relację. No więc w tym momencie po My wolimy po sprawie... mieć rację niż relację. Oczywiście. Tak? Po sprawie w sądzie czasem zostają zgliszcza. Czasem po prostu nie ma czego zbierać. A czasem wystarczy bardzo niewiele. To są takie... Niewiele, żeby dojść do porozumienia. Ale jak najbardziej. Tak? Czyli żeby obie strony były wygrane de facto. Właśnie tak. My z pogardą mówimy pójść na ugodę. Dlaczego? Po co? My mówimy o zgniłym kompromisie. Ja to też często powtarzam, że w języku angielskim mówi się to win a compromise. Wygrać kompromis, że to jest jedno z największych wygranych. Kaseciak normalnie. Kaseciak normalnie. Stara muzyka, stara wieża. Stare wszystko. To nie, to przeciwko tobie.
rozum to wreszcie? Czy możesz poruszać się swobodnie po mieście, gdy zmrok zapadnie, masz ochotę... No to jest taki ołtarzyk. Ktoś ze znajomych mi powiedział, że tak prowincjonalny sportowiec, który właśnie zbiera te wszystkie takie elementy swojej sławy. Być może coś w tym jest, ale ja się nie czuję absolutnie. Ani sportowcem, a tym bardziej prowincjonalnym, także spokojnie. No cóż, no to jest Nagroda Obywatelskiego Sędziego Roku, którą dostałem od Fundacji Court Watch. Dwa lata temu sędzia został nagrodzony za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela. Po remoncie budynku przejechał się po nim wózkiem inwalidzkim, by sprawdzić, jak radzą sobie w gmachu niepełnosprawni. Mnie się podoba ten rysunek. Gwizdak, czyli pan, ta, wymyślił dom sędziego seniora. Jak znam ministerstwo, to zamknął go w nim jako pierwszego. Jest 2017 rok. No jak gdyby zmieniło się wszystko. A sąd dalej tkwi papiery, akta, pieczątki, zarządzenia. Mnie to strasznie kłuje. Ja określam wymiar sprawiedliwości skansenem. Tak widzę człowieka przed właśnie obliczem wymiaru sprawiedliwości. Człowiek jest nieprzypadkowo taki mały. Sąd wysoki, wiadomo. Sąd jest wysoki, więc postawiliśmy go tutaj wysoko. Ten gentleman to jest na przykład prokurator, tudzież pełnomocnik jednej ze stron, który zadaje pytania. A to jest obrońca, tak? To jest obrońca, natomiast powiedzmy, że to jest świadek. Przychodzi do sądu, żeby zeznawać. Człowiek robi się taki maleńki. To jest właśnie ta maleńkość w obliczu wymiaru sprawiedliwości. A powinien się, może się powinien czuć maleńki? Myślę, że świadek tak się nie powinien czuć. Tym bardziej, że on też no, pewną przysługę wymiarowi sprawiedliwości robi. Ale pan chce powiedzieć, że świadek też się boi? Oczywiście. No ludzie ogólnie boją się sprawy przed sądem. Dlaczego nie rozwiązujemy sporów w taki sposób? Posadzimy wszystkich na równym poziomie, damy im okrągły stół. Jesteśmy na tym samym poziomie. Łączy nas bądź co bądź jeden cel, a tym celem jest rozstrzygnięcie tej sprawy. I nawet to jest układ mediacyjny, to znaczy mamy tych dwóch i w pewnym momencie ten też przestaje. Ten też zdejmuje już swój kask, opuszcza ręce, zaczynają jakoś się godzić. A gdy przychodzi świadek, to też nie jest problem, bo wtedy świadek też może spokojnie usiąść, porozmawiać. No ale sądzi pan, że to jest w ogóle możliwe? Ja to widziałem. W sądzie niemieckim, w sądzie w Dreźnie. Mogę zresztą pokazać na zdjęciu. To jest takie zdjęcie robocze, co prawda, natomiast sala po prostu wygląda w ten sposób. Aha, czyli jest taka... Mamy właśnie kółko, siedzimy. Są... Łączy nas to, że mamy wspólny cel, czyli chcemy się dogadać, chcemy się porozumieć. Co jak co, ale stół jednak łączy ludzi, po prostu. Zapraszamy. Ja się nazywam Jarosław Gwizdak, jestem prezesem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. W sędziach na przykład jest bardzo duży taki potencjał edukacyjny. Jeżeli mówi się cały czas ludziom, co jest właściwe, to też można pójść do szkoły i powiedzieć to uczniom. Można trochę ten sąd otworzyć, przewietrzyć. Kto chce iść na prawo, studiować prawo? A po co? Zaczynamy organizować dni otwarte sądów. Wydaliśmy fantastyczny podręcznik prawa dla gimnazjalistów i licealistów. Nazywa się Lex bez łez, apteczka prawna. O tym, czym jest prawo, po co to komu i dlaczego. Wiecie, czym jest prawo cywilne? To jest tak, jak kiedyś taki lwowski profesor powiedział, żeby spojrzeć przez okno i co się widzi, odpowiedzieć. No i każdy student, który mówił, że tam widzi, nie wiem, dorożki, konie, psy, dostawał dwóje. I pan profesor mówi, no niestety, bo tu trzeba dostrzegać podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych. Czajcie? Także bawcie się dobrze. Prawo bywa fajne. Zrobiliśmy badania i właśnie wyszło, co jest najbardziej pożądaną informacją dla człowieka przychodzącego do sądu. Słucham. No i tą informacją jest, gdzie jest toaleta. Dla ludzi też ważne, nawet dla tych, którzy przegrywają sprawy w sądzie, jest bardzo ważne to, żeby poczuli się wysłuchani, żeby poczuli się zrozumiani, żeby ktoś im poświęcił czas. Pani sędzia, a może wystarczy czasem, żeby sędzia się uśmiechnął? Chodzi mi o to, że pewnego rodzaju luz nie przeczy powadze sądu. Więc... Jak mówią prawnicy, są spory w doktrynie. Jest też taka grupa wyznawców tego, żeby sędzia był tym sfinksem, żeby się nawet nie uśmiechnął, żeby tylko spoglądał, żeby nawet nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Przecież to jest straszne. To też jest wyrażenie jakiejś emocji wbrew pozorom. No oczywiście. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Rozpłaszczyć się i do roboty. Co tam słychać? No właśnie, co słychać? Jak zawsze, samo dobro. Samo dobro. Dobro piękno, prawda? Słyszałem, że...
Coś nagrywa Miłosz dziś? Tak. Robimy próby pod tą premierę, nie? A na liście trójki? Które miejsce? Na liście trójki? Kurczę, nie wiem, patrz. No bo najpierw, wiesz, poczekali, a potem 33, tak. Ale potem, wiesz co, też zatrzymałem się na tym samym. Obydwoje lubimy dobrą muzykę, no nie? Rockową, rock'n'roll i tak dalej. Jakby mamy wspólne tematy do rozmowy i generalnie staramy się, gdzieś tam się widzimy na ulicy na przykład, to nie jest tak, że cześć, na rad, tylko po prostu rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, przede wszystkim w środowisku muzycznym, no nie? Bo mamy o tym pojęcie. A jak oceniasz styl sędziego? Patrzę teraz kątem oka na jego brodę. To nie jest taka typowo hipsterska broda. Nie, to jest jedyna broda w swoim rodzaju. Góra? Spoko. No i gra gitara. A pan się nie boi być teraz sędzią? A dlaczego? No w tych naszych trudnych czasach. W tych naszych trudnych czasach? Ja myślę, że to jest dopiero wyzwanie, być sędzią w tych trudnych czasach. Że właśnie o to chodzi. Że właśnie może bliżej obywatela będzie teraz na sali rozpraw niż w gabinecie prezesa. Że do gabinetu prezesa być może będzie bliżej komu innemu, niekoniecznie obywatelom. Otwarcie krytykuje koncepcję niektóre Ministerstwa Sprawiedliwości. Finlandia. I to jest kraj, który ma najlepszą edukację. Ile lat reformowano tam edukację? 30. Mnie się marzy, żebyśmy sobie... I tam na przykład wszystkie siły polityczne zawarły... O, kompromis. Rzadkie słowo, prawda? Kompromis zawarły, mówiąc, nie ruszamy edukacji, niezależnie kto będzie rządził. I ja jestem ostatni, który mówi, że wymiar sprawiedliwości jest super hiper. Że działa fantastycznie. Nie. Można zrobić bardzo wiele, ale nie tymi metodami, nie po miesiącu, nie w taki sposób, że wyjmujemy z kontekstu wypowiedzi o kaście, o 10 tysiącach brutto i pokazujemy obywatelom, ci ludzie wam szkodzą. Nie. Pan się nie obawia teraz tego głośno mówić? No, bycie sędzią zobowiązuje. To ja. Jak pan przez kolegów sędziów jest odbierany? Jako taki znakomicie, freak. Znakomicie. Właśnie jako te skarpetki kolorowe i tak dalej. Znakomicie właśnie. Tak? Jako celebryta, kabotyn, idiota, freak. Także myślę, że znakomicie. To też ktoś mi kiedyś powiedział, że niechęć środowiska jest miarą sukcesu. To powiedzmy, że odniosłem dość umiarkowanie wysoki sukces.